Ja nazywam się Beata Jeziorzańska, jestem w Fundacji Koordynatorem do spraw Public Relations i w tej części opowiem Państwu o możliwości przekazania Państwa 1% podatku na rzecz wsparcia Fundacji Iskierka oraz o tym, dlaczego jest to dla nas tak ważne. Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem jednym z najważniejszych źródeł finansowania działań Fundacji Iskierka. 1% podatku dochodowego, zwany potocznie 1%, daje Państwu możliwość podjęcia też takiej indywidualnej decyzji o tym, do kogo trafi ta część Państwa podatku dochodowego. A co ważne, brak podjęcia takiej decyzji o tym, żeby przekazać te środki, nie spowoduje, że trafią one do Państwa z powrotem. Zostaną one bowiem przekazane do takiej wspólnej puli, o której przeznaczeniu zdecyduje w późniejszym etapie rząd i Sejm. Dlatego to bardzo ważne, żeby podjąć tę decyzję, jeżeli chcecie wesprzeć daną organizację. Fundacja Iskierka posiada statut organizacji pożytku publicznego, co właśnie daje nam możliwość m.in. pozyskiwania takich środków pochodzących z 1%. Jeżeli chcielibyście Państwo nas w tym obszarze wesprzeć, to możecie to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, istnieje możliwość przekazania Państwa 1% podatku na rzecz wybranego dziecka będącego pod opieką naszej fundacji. I o historiach naszych podopiecznych przeczytacie Państwo m.in. na stronie internetowej Fundacji Iskierka w zakładce Podopieczni, która znajduje się u góry tej strony. I wówczas te środki, które Państwo przekażecie, trafią na subkonto danego dziecka i będą służyły na pokrycie wydatków związanych z jego procesem leczenia i rehabilitacji. Drugą opcją jest natomiast przekazanie tego 1% na rzecz wsparcia takich ogólnych projektów Fundacji Iskierka, co jest dla nas równie ważne i cenne. A dlaczego tak się dzieje? Bowiem w Iskierce mamy pod opieką ponad 700 podopiecznych i ich rodziny, którym my staramy się zapewniać kompleksowe wsparcie na każdym etapie zmagania się z chorobą nowotworową. I mowa tutaj m.in. o takich rzeczach jak doposażanie oddziałów sprzęt medyczny, jak remont oddziałów szpitalnych, jak cotygodniowe zajęcia arteterapii, wsparcie psychologiczne, wsparcie dietetyka, wyjazdy integracyjne, czy też wiele, wiele innych działań, które właśnie możemy dzięki Państwu oferować im bezpłatnie. I właśnie dzięki tym środkom z 1% możemy zapewniać takie długofalowe wsparcie, ponieważ pozwalają nam one zasilić nasz ogólny budżet i dzięki temu możemy wspierać po prostu przez cały rok. Środki te pozwalają nam także działać w takich sytuacjach pilnych, kiedy na przykład dane dziecko potrzebuje leku będącego jedyną szansą w dalszym etapie leczenia. A jak to zrobić, żeby nas wesprzeć? No jest to bardzo proste, bo wniosek o przekazanie Państwa 1% podatku dochodowego znajduje się w corocznym zeznaniu podatkowym. I wówczas w tych obu przedstawionych przeze mnie wcześniej sytuacjach wystarczy, że wpiszecie Państwo numer KRS Fundacji Iskierka, czyli 40248546. Natomiast jeżeli chcecie, aby środki, które przekazujecie nam, trafiły na jakiś konkretny cel, na przykład wsparły wybranego przez Was podopiecznego, wówczas bardzo prosimy, aby w celu szczegółowym, który znajduje się w sekcji informacje uzupełniające w tym zeznaniu podatkowym, abyście wpisali Państwo pełne imię i nazwisko danego dziecka. Takie informacje znajdziecie w tej zakładce podopieczni, o której wspominałam, ale także jeżeli dostaniecie do rąk ulotkę czy też plakat informujący o naszym podopiecznym, tam również znajdą się takie informacje. Bardzo ważne, aby wpisać pełne imię i nazwisko podopiecznego. Natomiast więcej takich szczegółowych informacji o samym sposobie przekazywania 1% podatku, w tym także informacje skierowane do grupy emerytów i rencistów, znajdziecie Państwo na stronie podatki.gov.pl. Jeśli zdecydujecie już Państwo o przekazaniu Waszego 1% podatku na wsparcie Iskierki, za co już teraz bardzo, bardzo Wam dziękujemy, to obok takiego bezpośredniego wsparcia finansowego możecie nas także wesprzeć w promowaniu samej kampanii 1%. Naprawdę gorąco Was zachęcamy, bądźcie naszymi ambasadorami. A jak to zrobić?
Po pierwsze, informując znajomych, przyjaciół, rodzinę, czy też swoich współpracowników o tym, że jesteśmy, że działamy. Szczególnie jest to ważne w tym okresie rozliczeniowym, ponieważ wiemy z własnego doświadczenia, że obok takich działań promocyjnych, które prowadzimy jako fundacja, nasi darczyńcy mają ogromną moc w docieraniu z informacją o 1% do nowych osób. A siłą 1% jest właśnie to, że każda przekazana kwota, bez względu na jej wysokość, daje nam ogromną moc do działania i wspierania naszych podopiecznych przez cały rok. Na naszej stronie internetowej w zakładce Jak pomóc znajdziecie Państwo informacje i materiały dotyczące właśnie 1%. Opisaliśmy tam też takie przykładowe formy i możliwości wsparcia nas w promowaniu samej kampanii. Natomiast jeżeli macie swój pomysł i chcielibyście wdrożyć go z naszą pomocą, to śmiało skontaktujcie się z nami. I w tym miejscu chciałabym Was także zaprosić do tego, abyście śledzili nasze działania przez cały rok, nie tylko w okresie 1%. Bądźcie z nami i śledźcie je na naszej stronie internetowej, na naszych kanałach, m.in. na Facebooku, Instagramie, LinkedInie czy YouTubie. Jesteśmy tam obecni, opisujemy nasze działania i dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, jak przekazany przez Was 1% podatku działa przez cały rok i pomaga nam zmieniać rzeczywistość dzieci z chorobą nowotworową. Dziękuję.